mojego auta, to chciałabym wam pokazać auto, którym dotychczas jeździłam, które... Bo generalnie tego auta za bardzo nie pokazywaliśmy. Nie pokazywałam nigdy. I to jest oto Polówka. Ogólnie od jakiegoś czasu Polówka stała sobie pod naszym domem i nie jeździliśmy nią ze względu na to, że miała letnie opony i jakiegoś dnia przyjechał do nas Bartek ze swoją dziewczyną i Paweł mówi dla żartów: nie chcecie wziąć Polówki? Polówka się nie psuje tak jak twoje auto, bo Wiktorii auto było zepsute w tej chwili. I następnego dnia Bartek do nas napisał, że on na serio chce wziąć nasze auto, w sensie moje auto. I tak oto Bartek przyjął moją Polóweczkę dla swojej dziewczyny. Wiktoria jest bardzo zadowolona, a ja będę jeszcze bardziej zadowolona dzisiaj. Jesteśmy już na miejscu, idziemy do salonu odebrać moje autko. A ty jesteś zajarana. No! Tu się idzie? Tak, tu się idzie, ojciec. To jest to? Co? Czy to jest to? No chyba to jest to. Papiery już mamy podpisane, wszystko gotowe. O, dostała ojciec aniołka. Od pana Adama. Tak, dokładnie. O. I zobacz od razu trasę przed sobą. O, widzisz, możesz jechać daleko? No. Chodź, no to co, odsłaniamy. Nie, takie to jest ciężkie. Jaki ładny iPhone. Piękny samochodzik. No, ja nie widziałam jeszcze tego koloru, ładny kolor jest. Bardzo ładny. No teraz on wygląda... Działa. O. Wiesz, jakie mam fajne w środku. Piękne w środku. Ty takich nie masz. O, ty w ogóle nie masz auta teraz. Pierwsza przejażdżka nowym autem. Znaczy przejażdżka, no wyruszenie po prostu. Widziałam, że można coś takiego robić. Ale delikatniej. Nie, bo... A w twoim tego nie ma! Jest, jest, działa! Jest? Co ty robisz, halo? Ola? Nie, działa, działa! Bardzo mi się podoba autko. Dobra, teraz tak jak się jedzie. Nie pamiętam jak się jedzie autem, bo teraz ostatnio długo nie jeździłam moją Polówką, tą, którą miałam wcześniej. I cały czas jeździłam Mercedesami, bo mieliśmy noc zastępcze i Paweł Mercedesem i tak dalej. I już nie pamiętam. I Mercedesy mają tu w manetce jakby drive'a jak się włącza i to jest tak uciążliwe. Ja do każdego auta jak wsiadam, to włączam wycieraczki. A tu są wycieraczki? Tak, tu są wycieraczki. Okej, no. Dobra. Bo wiecie, zamiast skorzystać tutaj, to ja chcę korzystać tutaj. No i wychodzi jak wychodzi. Na stacji od razu, nie? Ale ja się jara! Jak fajnie się jedzie tym autem! Jakie to jest fajne auto! Jezus, jak ja się cieszę! Ogólnie jakbyście kiedyś Volkswagena chcieli brać, jesteście w okolicy Trójmiasta, to pana Adama. Pan Adam jest. Pan Adam, złoty człowiek. Tak, naprawdę. On wszystko załatwi. Nawet dostałam drive safe od pana Adama. Tak, piękny aniołka pięknego. Nie, serio. Jest to naprawdę człowiek, który wywalczył nam każde auto. Pawła starą Polówkę to wywalczył z Gdańska. Wyrwał tak, im ze wyrwał szponu. Ze szponu. Oli auto też, tak samo. Pan Adam powiedział, że muszę 9,8 zatankować. Pierwsze tankowanko 9,8 do pełna. Nie, do pełna? Nie! Za 5 dyszek! Ale wypadałoby wam powiedzieć, co to jest za samochodzik, bo jeszcze tego nie powiedzieliśmy. Jest to Volkswagen T-Roc i jest niebieski. Tyle ja wiem, Paweł powiedz resztę. Naprawdę nic więcej nie wiesz o tym aucie. Wiem, że jest automatyczna skrzynia biegu, 1,5 silnik, ale nie wiem, benzyna, tyle wiem. A jest to Airline, czyli lepsza wersja wyposażenia. Dla tych, co są bardziej zainteresowani. 1,5 TSI, 150 koni, 4 cylindry. Jeżeli chodzi o wyposażenie, no to felgi 18, pakiet z zewnątrz i wewnątrz, stylistyczny Airline. Fotele są w RC. Zegary Info Display, czy coś takiego, to takie elektryczne. Multifunkcyjna kierownica, no tak jak mówię, pełna RK zewnątrz i wewnątrz. Radio z Bluetoothem, z nawigacją, ze wszystkim. O, ja teraz opowiem moją historię. Jaką? Byłam ostatnio na paznokciach, nie? I to jak zwykle robię czerwone, beżowe, różowe paznokcie, tak nagle strzelają sobie niebieskie, a jeszcze o tym aucie nie widzieliśmy i zobaczcie to. Tak, jest trochę inny. Nie, ale na kamerce wygląda inaczej, w sensie na kamerze. Ja wam wstawię zdjęcie, ja zrobię zdjęcie i wam pokażę, że to jest rzeczywiście ten sam kolor. Nie no, podobny. No bardzo podobny. Był przypadek. I to jest taki, przypadek no. Totalny, więc to był znak, że to auto musi być moje. Super jest to auto. Fajnie się jeździ i w ogóle jestem zadowolona. I może nie jest to auto moich marzeń, ale jest to auto, na którym jest stać i które na spokojnie wiem, że będę mogła spłacać i tak dalej. A no jeszcze taka dodatkowa funkcja, elektrycznie otwierana klapa bagażnika. Wow. I
i ma grzane dupy. A moja polówka i żadne moje auto nie miało grzanych dup, więc to jest rzecz, z której najbardziej się cieszę, bo w zimę jest zimno. No dobra, no, no. To tyle. I to tyle. Także to tyle, mam nadzieję, że autko wam się spodobało, bo mi się bardzo podoba. Jeżeli się spodobało, to zostawiajcie